30 czerwca, wdzięczność. John Sauter jest jednym z najbardziej utytułowanych kierowców amerykańskich wyścigów samochodowych NASCAR. W 2016 roku po wygranych mistrzostwach udzielił wywiadu dla jednej z telewizji. Chwilę po zwycięstwie spodziewano się, że podziękowania popłyną w kierunku rodziny, ekipy technicznej i całego zespołu. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Sauter użył krótkich i zwięzłych słów, które zaskoczyły wszystkich, powiedział: dziękuję Matce Najświętszej i Najświętszemu Sercu Jezusa. I na tym zakończył wywiad. Sportowiec przyznaje się do swojej katolickiej wiary od dłuższego czasu. Już w 2004 roku powiedział, że w życiu umacniają go następujące słowa: Bóg cię do tego przywiódł. Bóg cię przez to przeprowadzi. Bez względu na to, co robisz, jak bardzo trudne wydają się sprawy, zawsze jest sposób na ich obejście lub pokonanie ich. Często podkreślał, że wśród ekipy sportowej większość pracowników to ludzie głęboko religijni. Nazywał ich nawet swoją duchową rodziną. Przykład ten jest dobrą okazją do wzbudzenia w sobie ducha wdzięczności. Są bowiem w naszym życiu sytuacje, wobec których przechodzimy obojętnie, a przecież powinniśmy za nie nieustannie dziękować. Najbardziej oczywiste rzeczy w naszym życiu, jak oddech, ciepły posiłek, posłane łóżko, mogą sprawić wrażenie, że należy się z nami, że należą się nam z góry. Nic bardziej mylnego. Żadna z tych rzeczy nie musi nam być dana na zawsze. Warto przypomnieć sobie dzisiaj o rzeczach tak oczywistych, że aż niezauważalnych. Co więcej, warto za nie podziękować, bo przecież są w pewnym sensie prawdziwym darem Boga. Świadczą o Jego hojności i trosce. Thomas Merton w jednej ze swoich książek tak pisał o wdzięczności. Być wdzięcznym oznacza rozpoznanie miłości Boga we wszystkim, co nam dał. A On przecież dał nam wszystko. Kto potrafi odnajdywać znaki miłości Bożej, będzie żył w nieustannym dziękczynieniu za wszystko, co zostało mu dane. Zwłaszcza jeżeli dane mu zostało bez żadnej zasługi. Takim darem jest chociażby miłosierdzie, przebaczenie, a ostatecznie również zbawienie. Na wszystko zasłużyliśmy dzięki śmierci Chrystusa na krzyżu. Żyjemy dzięki Bożej miłości. Jeśli zatem zastanawiamy się, jak zwracać się do serca Jezusa, niech będzie to modlitwa dziękczynna, bo jak powiedział jeden z mistyków, jeżeli wdzięczność jest jedyną modlitwą, jaką odmawiasz w ciągu swojego życia, to będzie w zupełności wystarczające. Dziękujemy Ci zatem, Boskie Serce, za cały ten miesiąc i za każde dobre natchnienie. Dziękujemy za rzeczy, które dostrzegamy, za każde dobro. Dziękujemy też za wszystko, co przed nami ukryte, ale jest nam niezbędne do życia. Amen.